Od pani premier Ewy Kopacz oczekujemy, żeby była sobą, żeby pamiętała o kobietach i żeby pamiętała o tych wszystkich ważnych dla nas wszystkich kobiet sprawach. A od jej rządu, a może nawet szerzej, od wszystkich polityków, czyli od władz wykonawczych i ustawodawczych, oczekujemy stopniowego i konsekwentnego realizowania wszystkich postulatów Kongresu Kobiet. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej www.kongreskobiet.pl.